sobie miałem szczęście. No, wielkie szczęście, można powiedzieć. Co to jest marksizm? Ojej, to jest bardzo ciężkie pytanie, chociaż istnieje takie wyjaśnienie, które jest moim zdaniem najtrafniejsze, które w ogóle nie jest przyswajalne przez ludzi dorosłych, a nie daj Boże naukowców, czy ludzi, którzy zajmują się zawodowo tymi kwestiami. Natomiast powinno dotrzeć bez żadnego problemu do dzieci. To jest tak. Jeżeli człowieka się nie wychowa, to człowiek musi kraść, bo tak jest skonstruowany. I cała historia ludzkości to jest historia kradzieży. Te wszystkie wojny, imperia i tak dalej, to w gruncie rzeczy się sprowadza do tego, że chodziło o kradzież. I historia kultury europejskiej w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, że pojawiła się pewna myśl, która zaczęła zmieniać sposób myślenia ludzi w taki sposób, że oni dobrowolnie zrezygnowali z tego dążenia do kradzieży. I skutki tego pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. I w XIX wieku pojawiła się taka ideologia, która umożliwiła ludziom dążącym do władzy wykorzystać poparcie ludzi, którzy chcą kraść. Zaznaczam, całkowicie nawet nieświadomie. Chcą kraść dlatego, że nie potrafią pracować. Że zostaną pozbawieni i zdolności, czyli tak, i zdolności, i chęci do pracy. Taką ideologią był marksizm. Ponieważ marksizm zaproponował ludziom w tej pierwszej wersji, bo on potem mutował. W tej pierwszej wersji on zaproponował ludziom taką wizję świata. Żyjecie w nędzy i jedyną drogą wydobycia się z tej nędzy nie jest praca, tylko kradzież. Rewolucja, grabież. Należy ludzi wymordować, należy odebrać tym, którzy mają i dać tym, którzy nie mają, nie wnikając z jakich powodów. Ale ponieważ ci, którzy mają, będą się bronić, no to jest zupełnie oczywiste, że trzeba ich będzie po prostu wymordować. I rozprzestrzenianie się tej ideologii, wpajanie tej ideologii ludziom doprowadziło do tego, że taki model myślenia, taki sposób widzenia świata upowszechnił się i przestał ludzi motywować do pracy.